Nie bójmy się, Pan z nami jest. Nie bójmy się, Pan
Witam Was na spotkaniu Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Jest to Kościół Uczniów Jezusa. Nie mówimy Kościół protestancki, bo dzisiaj ktoś skojarzy to z jakąś idiotką w sutannie lub w koloratce, która będzie wychwalała drugiego zwodziciela w sutannie białej tym razem, czyli papieża Franciszka. Bo takie rzeczy właśnie mogliśmy w mediach głównego nurtu oglądać. Jak pani biskupka luterańska zaczęła wychwalać papieża za to, że tak pięknie mówi o homoseksualizmie. Nie? Także nic nie mamy ani z jedną, ani z drugą stroną wspólnego. To jest Kościół Uczniów Jezusa Chrystusa. Jeśli trafiłeś tutaj po raz pierwszy i być może jeszcze nie wiesz, gdzie jesteś, to naprawdę zastanów się, czy tu zostać, bo usłyszysz rzeczy, które mogą zmienić twoje życie. Usłyszysz rzeczy, których zapewne nigdy nie słyszałeś w swoim dotychczasowym życiu i nie będziesz później mógł normalnie żyć tak jak wcześniej, zanim tu trafiłeś. Także przełącz jeszcze kanał, my zaśpiewamy, ty masz czas uciec stąd. Ale jeśli wiesz, gdzie jesteś i dlaczego, zaproś swoich znajomych, którzy też szukają prawdy. Choć cię nie widzę, wiem, jesteś tu, choć cię nie czuję, nie boję się, będę ufać ci i nie będę lękać się. Gdy w czasie walki zabraknie sił, wiem, jesteś ze mną, dodajesz mi ich, będę ufać ci i nie będę lękać się. Będę ufać ci i nie będę lękać się. Gdy cały świat chce powiedzieć walcz, ja będę ufać, choć sił mi brak. Będę ufać ci i nie będę lękać się. Teraz jeszcze wstańmy i zaśpiewajmy, idź pod prąd. Thank you.
Wznosimy wzrok, by wyruszyć starczy jeden krok. Do tego marszu dźwięk nam gra, przyszywają wiara na przód nam. Do Jezusa wierzy przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam. To ma ludem tego wierzący. Do Jezusa wierzy przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam. To ma ludem tego wierzący. Chciałbym pojąć razem cały świat i zazdrości nam za grzechu brat. Nienawidzą jedni i kochać chcą, na to jedno my mówimy wciąż. Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny ojca gniew. Kto nie wierzy w piekła, ujrzy go. Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas. Zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan, od zarania wieku cieszę sam. Znajdzie życie każdy, kto zaufa mu i na zawsze swoje będzie już. Bo po ścieżkę wybierz i spokój, na szerokie drodze bije czarcy stąd. Znaczy mi pójdziesz, padniesz mu. Bo po ścieżkę wybierz i spokój, na szerokie drodze. Synagoga szatana. Wszyscy chętnie mówią o Kościele Chrystusa. Nie zawsze to, co się pokazuje ludziom jako Kościół Chrystusa, ma cokolwiek z nim wspólnego. Ale gdzie ostatnio słyszeliście kazanie o Kościele szatana, który żyje równolegle z Kościołem Chrystusa, który podszywa się pod Kościół Chrystusa, który zwodzi maluczkich, mówiąc, że jest Kościołem Chrystusa, który prześladuje Kościół Jezusa Chrystusa, który niszczy ze śmiercią włącznie Kościół Jezusa Chrystusa. Gdzie słyszeliście o tym? Gdzie to jest? Gdzie jest ten kościół szatana, o którym Biblia mówi? Jakbyście sobie otworzyli Księgę Apokalipsy, zarówno drugi rozdział, jak i dalej, będziecie mieli kościół właśnie szatana w zwarciu z Kościołem Jezusa Chrystusa. I to nie w dalszych rozdziałach Księgi Objawienia, gdzie już kościoła nie ma, a jest tak zwany czas Apokalipsy. Kościół szatana działa, organizuje się, zwodzi, zbiera kasę, buduje potężne budowle, stacje telewizyjne i wszystko inne. Dzisiaj, teraz, w czasie istnienia Kościoła Jezusa Chrystusa. Bo jego głównym celem to jest zwalczać dzieło Jezusa Chrystusa na ziemi. I on to dzisiaj robi. No jeśli to taki ważny przeciwnik, to proszę, wejdźcie do dowolnego kościółka, zapytajcie dowolnego człowieka. Proszę mi wskaż, gdzie mieści się synagoga szatana w twoim mieście? Gębę rozdziawi. A to jest coś takiego? No Biblia mówi, że jest. No to jak? Albo jest, albo nie ma. Czy jeśli wierzysz w Biblii, no to szukaj. A jeśli nie, mówisz, że nie ma kościoła szatana dzisiaj, jako zorganizowanego tworu, który działa, to nie mów, że wierzysz w Biblii. Dobra. O, co to, izba skarbowa? Nie, izba skarbowa to nie kościół szatana, ale blisko. Najpierw zaczniemy od pewnej specyficznej grupy ludzi, których trzeba Bogu. Zobaczmy. Kiedy Jezus rozmawiał z pewną kobietą i chciał ją przyprowadzić do zbawczej wiary w siebie. Co ona, mówię o rozmowie z Samarytanką, czwarty rozdział
Ewangelii Jana. Co ona pokazała jako temat zastępczy, jako antidotum do rozmowy o zbawieniu, o życiu wiecznym, o tożsamości Chrystusa? Pokazała religię. Pamiętacie? Jaką religię? No swoją patriotyczną, czyli samarytański kościół narodowy. Nie, nie, może Mojżeszowo-narodowy, tak? I sprzeciwstawiła to żydowskiemu kościołowi narodowemu z główną siedzibą, sanktuarium w samej Jerozolimie. No i mówi do Jezusa, no dobra, ty tu o jakichś życiach wiecznych takie bajery tu wstawiasz, a gdzie się trzeba pójść pomodlić? Do którego kościoła? Tego waszego żydowskiego tam w Jerozolimie, czy do naszego fajniuśkiego narodowego? No Jezus stanął przed trudnym zadaniem. Zobaczmy odpowiedź. Proszę, może ktoś przeczyta. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Jak następnym razem ktoś wam pokaże, że niewiasta, to znaczy, bo Jezus do swojej matki też się tak zwrócił. Kobito, dajże spokój, dobra? Jak ktoś powie, że to jest tytuł wielce uszlachetniający, związany z czcią i jakimiś tam innymi rzeczami, to podajcie mu ten przykład. No bo jaki tu by dzisiejszym językiem by to powiedzieć? Wod durna babo. To mniej więcej Jezus do niej mówi. Durna, naiwna, wstaw właściwe. Nie? Nie będzie już teraz tak, że do kościółków będzie ta chodzić i to jest koniec tego, co można zrobić dla Boga. I będzie się tylko licytować, który budynek ładniejsze ma witraże. Nie? Nasz ma tam 140 wieże, wasz 142, a wasz w ogóle bez wieży to się nie liczy. Nie? Może przesadziłem z tymi wymiarami. Nie? To weźmy 50 o 100. Ile ma wieża Eiffla? 300? Bardzo dobrze. No to tam te kościółki to mają z 1/3 najwyżej, nie? To musi być prawdziwny jakiś. Poczekaj, aż wam meczet tam wybudują z minaretem 75. To już tam ksiądz dostatni z kolegami załatwia sprawę, a teraz będzie blisko ten zwodziciel, także uważajcie, od was się może zacząć. Wracamy do dialogu z Jezusem. Która religia lepsza, żydowska czy samarytańska? No, jak Jezus odpowiedział? No, która? Żydowska oczywiście, nie? Tak byśmy się spodziewali. Nie tam jakieś pogany tu. Nie, o nie, nie. Żadna. Żadna. Przychodzi czas końca religii, a nawet już nadszedł. Koniec religii, rozumianej jako wytwory człowieka, które daje Bogu, myśląc, że w zamian coś kupi. Tu wiecie, co się z tym rymuje, ale to sobie oszczędzimy na później. Przychodzi nowy czas, mówi Jezus. Z Jego przyjściem rozpoczyna się nowy czas. Czas czego? Czas szukania. Czas szukania. Zobaczcie, kto szuka? Ojciec. Bóg Ojciec szuka. Rozpoczął poszukiwania. Z czasem przyjścia Jezusa na ziemię rozpoczęły się poszukiwania. Kogo? Czy ludzi religijnych? Co, kolejny koral powieszą na wierzbie, bo się rozpłakała? Nie, takich nie szuka. Wierzby przecież płaczą z natury. Nawet się tak nazywają. Płaczące. No to jak któraś bardziej zapłakała, cóż w tym za cudownego? Dla niektórych to cud. Ale ojciec szuka takich czcicieli, którzy będą mu w duchu i w prawdzie.
bo i on jest duchem, nie przedmiotem. Zaraz do tego jeszcze dojdziemy, jak apostoł Paweł dalej będzie to tłumaczył. Na razie chciałem, żebyśmy zapamiętali, że Bóg, Ojciec, szuka szczególnego rodzaju ludzi. Pamiętacie kilka lat temu całą serię nauczań na temat bycia rybakami ludzi miałem. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. W Unii Europejskiej rak też ryba. W starym przysłowiu, że na bezrybiu też rak ryba. Także widać, że do tradycji przodków sięgają. Ale jeśli idziesz łowić, tu do wędkarzy się zwracam, to czy bierzesz kij, wsadzasz go do wody i co chwila wyciągasz i patrzysz, czy jest na tym jakaś ryba, rak, muszla, kapeć, stara opona czy but. No tak robi jakiś dziad, a nie rybak. Nie? Co robi wytrawny wędkarz? On najpierw ustala, kogo chce złapać. Nie? A potem się szykuje. Poznaje zwyczaje jakiegoś tam szczupaka, nie? Czy pstrąga. Nie? No bo jak ktoś na leszcze poluje, no to rzeczywiście. No ale leszcza złapać nie chwała dla żadnego wędkarza. O, suma. Suma złapać to jest coś. Nie? No w każdym razie poznaje zwyczaje. Później myśli, jak tego suma przekonać, żeby skorzystał z mojej przynęty. Nie? I tak dalej, nie będę się zagłębiał w te rzeczy. W każdym bądź razie rybak, czy wędkarz, czy myśliwy wie, po co idzie do lasu, nad rzekę, do jeziora, czy nad morze. Wie, po co idzie. Wie, czego szuka. I zobaczcie, mamy zestawienie. Jezus mówi, ja was uczynię rybakami ludzi. A tu Ojciec taki połów rozpoczyna. Jak zestawimy te dwie prawdy, to co nam wyjdzie? Kogo mamy szukać? Raków czy ryb? Ja odpowiadam sobie prosto. My mamy szukać tych samych ludzi, których szuka Ojciec. My mamy szukać tych samych ludzi, których szuka Ojciec. Zresztą zaraz dalej Jezus rozwija to, kiedy przyjdą kolejni wędkarze. Mówi, zobaczcie, jakie łowisko. Pola bieleją do żniwa. Tylko czy starczy wędkarzy? Ale cel polowania jest zdefiniowany tu. Ojciec szuka ludzi, którzy chcą mu oddawać w duchu i w prawdzie cześć. A nie w świątyni, nie do błyszczącego, wiecie, jak na odpuście, żeby migało, jak niektórzy kierowcy dużych tirów to mają takie właśnie fajne ołtarze, nie? Jedziesz, patrzysz, ale jarmark normalnie. To takich szuka? Jarmarkowych? Nie. No i teraz, czy uczniowie Chrystusa, którzy idą na łowy, Jezus wysłał nas, byśmy stali się rybakami u ludzi, to co mają sobie zrobić? Taki świecący ołtarz i jeszcze dyskotekę kogutów parę wziąć, nie? I jeszcze stroboskopy? No i przyjdą. Co się ze stroboskopy ładnie zrymuje? I przyjdą jełopy. Kto chciał usłyszeć, to ma. Ale my, latarnie światła prawdy, latarnie prawdy Słowa Bożego, latarnie oddawania czci w duchu, Bogu w duchu. Zobaczcie, gdzie tu macie jakiś ołtarzyk? No, niektórzy się modlą do Euniki, no ale to tych... Przepraszam. Wiem, ale to już będę miał później, no ale nie mogłem sobie tego odmówić. Jedziemy dalej. Mamy już obiekt łowów zdefiniowany. Teraz mamy apostoła Pawła, który na łowy poszedł. Trafił. Gdzie trafił? Do Częstochowy? Mało. Może do Lourdes? Byłem na pielgrzymce. Jak się patrzy. Każdy mógł se kupić tam. W każdym sklepie w Lourdes. Albo 50, jak abstynent jakiś.
albo setkę. A były nawet takie, że dla całej wsi by starczyło. Takie z odkręcaną koroną. Zobaczcie sobie, znajdziecie go na internecie, wszystko jest. Też słabe. Gdzie by poszedł, żeby znaleźć wszystkie kulty ziemi w jednym miejscu? Jeszcze chyba tego miejsca nie ma. Ale Watykan robi wszystko. Pamiętacie Jan Paweł II? Jak szamanów z całej ziemi zaprosił do Asyżu i że będą się modlić o pokój. Jakby ilość wojen policzyć po i przed tej modlitwie, to widać, kto im odpowiedział. Ale to dla takich trochę mądrzejszych test. Jedziemy. Apostoł Paweł przyjeżdża do Aten, mieście oddanemu wszelkim religiom, apostoł Paweł z pozycji chrześcijańskiej mówi, wszelkiemu bałwochwalstwu, jakie tylko było pod niebem. I tłumaczy im. Zobaczcie, jak tej głupiej babinie tam gdzieś w Samarii, która myślała sobie, że swój grzech, bo puszczała się tam, wiecie, na każdym rogu. I kiedy Jezus zaczął do niej o życiu wiecznym, że musi porzucić grzech, żeby życie wieczne otrzymać, przebaczenie grzechów, to ona, a która religia prawdziwa, już myślała, że załatwi Jezusa takim kretyńskim pytaniem. To apostoł Paweł jest wśród najmądrzejszych z mądrych, z filozofów greckich, którzy sankcjonują największe bałwochwalstwo cywilizacji, czyli Ateny, gdzie jest świątynka każdego boga pod niebem. No i tym najmądrzejszym z mądrych, czyli co, rektorowi, jak on się tam wasz nazywa? On to by tam zamiatał na tym Areopagu, a nie wiem, czy by go tam wpuścili. No ale powiedzmy z Harvardu jakimś profesorom, nie? To by była mniej więcej ta liga dzisiaj. Albo z Oxfordu. Z tej pierwszej dziesiątki najlepszych uczelni, bo gdzie jest UMCS? Na 1580 miejscu? Z pierwszej dziesiątki siedzą tu profesorowie i autorytety. I zobaczcie, co apostoł Paweł tłumaczy tym ludziom. Niewiele więcej niż tej prostej, durnej kobiecinie ze wsi samarytańskiej. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. No to jest proste. Ta lekcja jest prosta. Dla tych ludzi, których szukamy, czyli tych z was, którzy chcą oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie, jeszcze go nie znają, ale w sercu mają przeświadczenie, że Bóg to nie obraz, to nie statuja, której tam czegoś brakuje, tylko to jest coś potężnego, co nasz umysł nie ogarnia. To musi być ktoś, co jest poza naszym wyobrażeniem. Bo jeśli tylko coś się zmieści w naszym wyobrażeniu, to co to jest? Nic nie warte. Jak głupi człowiek może sobie to wyobrazić, to nie może być Bóg. Bo on jest w ograniczonym pudełku w tym momencie. To musi być coś, co rozsadza czaszkę. To się nazywa absolut. I zobaczcie, oni chodzili i debatowali o absolutach, a na każdej ulicy było po kilkadziesiąt świątynek ze złota, srebra i drogich kamieni. I oni to tolerowali. Nie? Także tym się nie będziemy zatrzymywać, ale zobaczmy cel Boga już teraz dla każdego narodu. No? Śpimy? O! W kontekście jest mowa o wszystkich narodach, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą. Widzicie? To, co przed chwilą powiedziałem, że człowiek ma wbudowane przez Boga
instrumentarium do szukania i rozpoznawania. Ma radar. Ma radar duchowy. Oczywiście może go, że tak powiem, zapchać, wsadzić pod pierzynę, czy zalać czym, wiecie, i tak dalej. Ale ma. Każdy człowiek ma. I może go znaleźć, Boga. Wyczuć i znaleźć w duchu i w prawdzie. Czyli nastawić swoje duchowe receptory i odnaleźć prawdę. Wyczują i znajdą. Wyczują i znajdą. Nie? To jest zamiar Boga dla każdego. Zobaczcie. Nie jest on też daleko od każdego z nas. I kończy apostoł Paweł swoją przemowę. Reakcja, jaka wśród profesorów Oksfordu i wszystkich tam innych była po jego przemowie, to sobie sami już doczytajcie w domu. Ale tu, proszę następny slajd, ale tu kończy, zobaczcie, tym właśnie wezwaniem. Przeczytasz, Michale? Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Wszędzie wszystkich ludzi. A to jest miasto najbardziej religijne w świecie. I Paweł właśnie do nich z tą gadką, że Bóg nie mieszka w tych waszych świątynkach. Nie ma go tam, pusto. To jest tylko erzac, czyli podróbka. Jak to mówił? Kto tam mówił? No wielu mówiło. Do tej pory mogliście sobie wierzyć w te erzace, bo nie było nic innego. Nie było objawienia. Nie było prawdy o Bogu. Mieliście tylko swoje wyobrażenia i szamani budowali wam swoje. Co lepszy szaman, to lepszą boginię wymyślił. Tyle było, mniej więcej. Plus jakieś mętne wspomnienia potopu. Bo to w każdej kulturze możecie sobie zobaczyć. Ale jaki jest Bóg, to sobie wymyślali, eksperymentowali. Ale teraz koniec. Teraz nastaje nowe. Teraz Bóg puszcza płazem to, co było. I wzywa. Gdzie? Chrześcijaństwo to jest tylko do krajów europejskich. W Chinach to w ogóle, a Arabom w ogóle nie należy głosić Ewangelię. Kościół katolicki i luterański właśnie to ogłosiły niedawno. Wzywa gdzie? Wzywa kogo? I wzywa do czego? Kiedy chwali ten sam apostoł innych Greków w Tesalonice, proszę następny slajd, to zobaczcie, jak opisuje ich upamiętanie, czyli nawrócenie. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. Tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. To jest znane w całym greckim świecie. Co? O czym apostoł Paweł nie będzie nawet mówił, tylko wspomni, bo cała Grecja o tym mówi. O czym? Jak mieszkańcy Tesaloniki odwróciliście się od bałwanów, czyli od religii przodków, od religii ojców, od wiary ojców, ale o tym to mówiliśmy kilka tygodni temu. Nie będę powtarzał. Do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Zobaczcie. Czy to są ci, o których mówił Jezus Samarytance, że teraz Ojciec szuka takich czcicieli, którzy w duchu i w prawdzie. Czy to są ci, o którym apostoł Paweł tłumaczy? Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Nawróćcie się, mówię, tych, którzy uwierzyli. Ich była mniejszość, to tak trochę podpowiem tym z was, którzy chcą sprawdzić to, jaka była reakcja w Oksfordzie greckim. Czy to są ci ludzie? Bez dwóch zdań. To są właśnie ci. I teraz zobaczcie, co się stało. Czy
starsi kościoła w Tesalonice napisali odezwę, że oni wierzą w tego samego Boga, tylko trochę inaczej. Tak zrobili, żeby czasem nie gorszyć, żeby czasem podziałów nie stworzyć, żeby napięć społecznych na tle religijnym nie stworzyć. Tak zrobili ci starsi kościoła w Tesalonice, nie? No mamy dowód w Piśmie Świętym, że tak zrobili, powie jakiś oszust Wichary albo jakiś inny z naszej bandy. Że my i katolicy wierzymy w tego samego Boga. Tylko se troszkę inaczej skaczemy w kościółkach. He, to taka różnica? Co to za różnica? Żadna różnica. No to proszę, biskupie, i przodem, raz ja, raz ty, i oberek, i wesoły, i w lewo, i w prawo. No bo wierzymy w tego samego Boga. No mamy przecież dowód. Tak właśnie pierwsi chrześcijanie zrobili w swoim religijnym świecie. No wiecie, że kpie i drwie z tych oszustów, ale na nic więcej nie zasługują. Najważniejszym przesłaniem, jakie dotarło do całego greckiego świata, to było, że porzucili bałwochwalcze religie. Cały świat to wiedział. Opowiadał sobie. Rozumiecie? To była sensacja z pierwszych newsów na fejsiku. Że ci Tesaloniczanie, ale czad, nawrócili się, porozwalali to wszystko. Nie ma niczego u nich. Ale co to jest? Oszaleli? Co im się w głowach porobiło? Wiarę ojców podeptali. Jak to może być? Cały świat dyskutował o tym, rozumiecie? Jest dowód? No jest. Była różnica pomiędzy biblijnym chrześcijaństwem a wszystkim innym. Każdą inną religią na ziemi. Była różnica? Czy nie było? Była sensacja? Czy nie było? Był skandal? Czy nie było? Były kamienie? Były plucia? Były grabieże? Czyli prześladowania? No były. Ale to byli kozacy. Nie mówię o Ukraińcach. To byli chrześcijanie, którzy wiedzieli, że Chrystus to wszystko dla nich przeszedł. Wszystko. Nie ma takiej zniewagi, takiego cierpienia, które by Chrystus dla nas nie wziął. Możecie czytać opisy biblijne. Film Pasja też może być tu pomocny. Jak ktoś nie bardzo w to wierzy, no to co mają robić jego uczniowie? Nieść krzyż z puszek po piwie Lech? Czy rzeczywiście zrobić skandal na całej ziemi? I ci, którzy służą demonom, będą nas zwalczać. I o tym zaraz. Będziemy obiektem ich najbardziej miłujących prześladowań i ataków. Najgorszych z najgorszych. Ale czy to dla nas nowina? Czy ktoś, kto zaufał Chrystusowi, ma się w jakiś sposób zdziwić, że stanie się tego obiektem? Idziesz na wojnę, wróg będzie do ciebie strzelał. Proste jak drut. A jak nie, to zawróć na samym początku, przełącz kanał i nie zawracaj nikomu głowy. Nie ma musu. To jest dla elity. To nie dla byle kogo. Bo ojciec szuka takich czcicieli, którzy w duchu i w prawdzie życie oddadzą, by móc tak czcić Boga, bo ich Pan dał wzór. Dlaczego tak ważne jest to, by Kościół Jezusa Chrystusa całkowicie oddzielił się od wszystkich innych religii. Od wszystkich innych religii. To, co tu mamy.
od bałwanów. No, pewna prosta odpowiedź to jest, że tylko Jezus daje zbawienie. Nie ma w żadnym innym imieniu pod niebem jakiejkolwiek religii, Budda, traki, smaki czy owaki, nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, prócz imienia Jezus, czyli prócz osoby Jezusa Chrystusa, w którym moglibyśmy być zbawieni. Dlaczego? Bo tylko On umarł za nasze grzechy. Religia to jest zestaw takich dykteryjek, które ludzie sobie wymyślili i powiedzą tak. Skacz na lewej nodze przez całe życie, to pójdziesz do nieba. No to mniej więcej każda religia. Jeśli wam coś każe, to może być, choć jak Świadkowie Jehowy, wyrób tam ile tysięcy godzin. Jeśli na ulicach wystoisz tam ileś godzin, no to może tam masz szansę jakieś na coś tam, życie wieczne i tak dalej, nie? Czyli to jest to samo, co jakbyś skakał na lewej nodze całe życie. To jest dokładnie ta sama skuteczność. Zerowa skuteczność. No bo co komu przyjdzie, panie, nie inżynierze, tylko panie doktorze, ze skakania na lewej nodze? Co to będzie? Same korzyści, ta. Prawa się scefalizuje i tyle będzie. I kręgosłup się później, miednica mu się skrzywi, tyle będzie, a zbawienia nic. To samo z tego stania Świadków Jehowy, czy jakichś innych. Inni powiedzą, na kolanach, z dołu na górę ileś tam schodów. Albo przejdź ileś kilometrów na kolanach, no to ci się objawi. No po tym to się naprawdę może objawić. Są inne sposoby na objawianie, ale one kosztują, a ten jest za darmo. Trochę boli. Skuteczność zerowa. Skuteczność zerowa. Każda religia, czyli wytwór szamanów, żeby... I ja nie mówię o ich motywacjach, czy oni są kasy, czy dobra ludzkości. Nie obchodzi mnie to. To jest ich wytwór. Nie ma to nic wspólnego z prawdą. Dlatego potrzebne było objawienie. Objawienie, czyli Bóg pokazał jak? W Chrystusie Jezusie. Dopiero wtedy pełnia prawdy o objawieniu, o zbawieniu została ludzkości objawiona. Nazywa się to tajemnicą Kościoła. To jest oczywista odpowiedź, nie? Dlaczego chrześcijanie mają się odróżniać od każdej innej religii. I to jest ich zadanie, to jest ich misja. To tak jak na wojnie. Jeśli nie ma systemu ostrzegania, lądowanie w Normandii, brygad spadochronowych. Pamiętacie? Zrobili im takie tik-tak, takie świerszczyki, takie coś z blachy, jak mieli... Będą lądować w nocy spadochroniarze, nie? Teren, krzaki, drogi, domy, nie wiadomo kto gdzie spadnie i kto jest kto. A pośród tego przecież żandarmeria i żołnierze niemieccy. No to komandosi dostali, cała brygada takich tik-taków. Tik-tak, 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 nie? Czyli widzisz, coś się rusza w krzakach, zrób tik-tak. Usłyszysz tik-tak, no to wychodzisz, cześć koledzy. Nic nie słyszysz, ratatata robisz, nie? Taki był plan. No i dobra. Spadają, wyciągają tik-taki. Mają już zdrowszy oddech. O, no i kilku kolegów coś słyszy, jakiś trzask. No to oni tik-tak. A tam jest tik-tak. No to cześć chłopa! Ratatatata. I po nich. No to jest fakt historyczny. To ja... O, może filmowy. Jeśli nie mamy znaków rozpoznania, czyli wysoko nasza flaga, czyli latarnia morska nie jest zapalona wysoko, to okręt się rozbije. To powiemy, o tutaj wszystko, tu jest mój kolega biskup lewosławny, tu jest prawa stopa, tutaj mamy... Powiedzmy, i mam taki Abraham, i tu jeszcze właśnie wiara abrahamowa, a tu pastor Wichary se siądzie. Tik, tak, tik, tak. No może ktoś trafi do pastora Wicharego i ten jeszcze nie zapomniał Ewangelii. Ale on daje sygnał, do każdego możesz pójść. Wszystko fajnie. Wszystko fajnie. Oczywiście ten arcyzwodziciel Franciszek to tam dużo gorzej robi, nie? Ale nie zawsze muszę o Franciszku, no bo by wiecie, się znudziło towarzystwo. Także pomniejszych zwodzicieli też trzeba od czasu do czasu wspomnieć, bo robią dokładnie w tym samym biznesie.
zamydlania obrazu. A Kościół Chrystusa, dlatego że Ewangelia, zbawienie jest tylko w Chrystusie, musi znak Jezusa trzymać zawsze w separacji od wszystkiego innego. Ale to jest tylko mały powód. Znaczy główny powód, ale oczywisty. Nie zdajemy sobie sprawy z jeszcze innych, bardzo poważnych powodów. List do Rzymian. Daj mi wodę. Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz. Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa. Który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Dzięki. Oczywiście, jak widzicie, po pewnym defekcie fizjologicznym mowa jest do Żydów. Nie? I cóż to takiego? Ta religia, co do wielu biskupów katolickich i sam papież, nazywa, że to jest nasze braterstwo, nawet starsze. Nie? Cóż takiego do nich mówi apostoł Paweł? Co się dzieje? Z waszej winy. Poganie bluźnią. Bóg dał detektory, tak jak powiedziałem, do rozróżniania dobra i zła, nawet niewierzącym. To jest cecha przyrodzona. Sumienie i zdolność rozpoznania prawdziwego Boga. To dał Bóg każdemu człowiekowi. On może to wyrzucić, wiecie, zniszczyć, nie pójść za tym, ale ma. I jak widzą obłudę religii, to co uczciwi ludzie robią? Bluźnią. To jest całkowicie naturalne zjawisko. Bluźnią tej religii. A jak bluźnią tej religii, to komu bluźnią? Temu, który przez tę religię jest czczony. Jeśli to będzie Zeus, no to bluźnią Zeusowi. Jeśli powiedzą Bóg Biblii, będą bluźnić Bogu Biblii. Czy widzieliście gdzieś to w naszej kulturze? Dzisiaj, kiedy wszystko można praktycznie o każdym zobaczyć na fejsiku, kto jest synem księdza, nie? Ile dzieci księży jest w parlamencie, też sobie można to wyczytać w internecie. Nie? Wszystko stało się nagle jawne. Tu już nie da się schować za czapką świętego Mikołaja, kapą złotem obszytą, pierścieniem i złotymi butami, i lud będzie twarz, jak we starożytnym Egipcie, kto nie oglądał Faraona, niech sobie obejrzy, jako zastosowanie, jak w starożytnym Egipcie będzie padał na twarz lud, a tu będzie jeszcze jakiś dźwięk, jakaś oprawa i tak dalej. Tuż nie. Tuż nie to pokolenie. Nie to pokolenie młodych, którzy dzisiaj są. Oni już wszystko wiedzą. O każdym księdzu, kto z kim spał, który jest homo, który nie wiadomo i tak dalej. Ile kur zabił po pijanemu. A niektóry nie kur. Rano wytrzeźwieje, jak to Rej pisał, stanie za ołtarzem i powie, teraz przemieniał będzie. No kto w to uwierzy? No głupki wierzą. Tak, głupek uwierzy, no to... Ale co jest z ludźmi, którzy szukają uczciwości w religii? Co oni zrobią? Będą bluźnić temu. Kukiz, jak był uczciwy, to też coś napisał. Za to go szanuję, za to, co teraz robi, nie. Choć rzekomo się nawrócił. Tra-ta-ta-ta. Pogadajcie z Marianem o tych nawróceniach Kukiza. To już nie moja branża. Zastosowanie. Jeśli w ekumenicznym amoku, czy dzisiaj już międzyreligijnym, przyłączysz Kościół Chrystusa, bo mówię do tych oszukańczych, zdradliwych przywódców, może jeszcze macie resztki sumienia, do tej bandy oszustów, to jakie odium przyjąłeś na Kościół Chrystusa? Bandy
oszustów. Bandy oszustów. I uczciwi ludzie, tak samo jak od tej bandy oszustów, będą uciekać od kościółka zwanego chrześcijańskim. Może on nawet i tam składa się z wierzących. Tego nie podważam. Ale pokazuje skutek społeczny, a nawet duchowy. Od wszelkiej religii zorganizowanej, która się zbrata z Rzymem i wszystkimi innymi oszustami, ludzie uczciwi będą w coraz większym stopniu uciekać. Dlaczego Kościół chrześcijański musi się jak najbardziej... Proszę następny slajd. Kościół Jezusa musi różnić się od religii, od wszelkich religii, by nie brać na siebie odium zgorszenia, które dają religie. Które dają religię właśnie. Czyli jeśli Kościół będzie udawał religię, to będzie tracił czy odpychał tych, których ma łowić, czyli jakich? Którzy chcą Bogu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Tych będzie odpychał. A raki będzie przyciągał. I takie będą kościoły później. Protestanckie, jakie sobie tam je nazwiecie. Baptystyczne, adwentystyczne, świętojańskie, jakie tam, proszę bardzo. Nic nie pomoże nazwa, nic nie pomoże doktryna. Najpiękniusiejsza, nawet Kalwinom nie pomoże. Jeśli się z nimi połączycie, przyjmiecie na siebie odium ich grzechów i będziecie odpychać uczciwych ludzi, a szczególnie tych, którzy chcą Bogu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Dlatego żywotnym interesem Kościoła, który chce być skuteczny w ewangelizacji, szczególnie w tych czasach, kiedy panuje fejsik, czyli kiedy ludzie wszystko wiedzą o każdym, można prześwietlić każdego w ciągu kilku minut. Tak ważne jest, żeby Kościół Jezusa Chrystusa odróżniał się od wszelkich tworów, jak to się nazywa, czekoladopodobnych. Bo inaczej sprzedaż spadnie. No, jedziemy dalej. Mówiłem od 2 tygodni o bukłakach, proszę. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczą. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Mówiliśmy, co tu jest formą, co jest misją czy treścią. Nie? Formą jest bukłak, misją czy istotą tego przesłania jest wino albo nowa łata i stara kapota. Nie? To samo. I teraz tak. Czy ten tekst mówi o tych zjawiskach, o które wcześniej omówiłem, czyli o fałszywych religiach? Nie. Dlaczego nie? Bo stary bukłak, co miał do siebie? Czyli ma, nawet póki jeszcze żyje. Nie, to, że był młody. On kiedyś był młodym bukłakiem. Każdy stary był młody. Nie może być stary bez tego, że był kiedyś młody. Czyli on kiedyś nadawał się do noszenia wina. Stara kapota. Czym się cechuje? To, że kiedyś była nowa. Nie? To ciuchlandy nie produkują odzieży. To muszę wyjaśnić niektórym. Nie? Kiedyś była nowa. Czyli kiedyś pasowała do tego, żeby pójść do kościoła. Joke. Czyli nie mówimy o fałszywych religiach. Mówimy o starych formach. Mówimy o starych, nieaktualnych, nieprzemawiających dzisiaj formach. I tu nie chcę długo nad tym się rozwodzić. Jedynie chcę
pokazać, następny slajd, że chrześcijanie w każdym pokoleniu muszą dostosować metodę ewangelizacji, czyli także funkcjonowanie Kościoła, bo to jest główna metoda ewangelizacji i o tym wielokrotnie mówiłem, że to jest główna, Kościół to jest główne narzędzie Jezusa, jakie on tutaj ma, żeby przekonywać świat o prawdziwości Ewangelii. Czyli chrześcijanie w każdym pokoleniu muszą dostosować metodę, czyli bukłak ewangelizacji, także Kościół, do wyzwań kulturowych swoich czasów. Do wyzwań kulturowych swoich czasów. I tu też zasada jest ta sama. Odróżniać się od starych bukłaków. No bo człowiek patrzy z zewnątrz. Młody człowiek, który szuka nowego wina, nowej idei, czegoś świeżego, bo mu stare nie pasuje. Widzi zmurszałość tego, popatrzy, amfora taka stara, idę szukać młodej. Tu już nie będę wchodził w analogię. Dobra. Troszkę historii naszej. Kiedy nawróciliśmy się w katolicyzmie, no najpierw poznaliśmy co? Kościoły zielonoświątkowe, taka moda była wtedy, lata 80. Każdy mówił językami, nawet Jaruzelski z papieżem razem. Myśmy jakoś nie mogli. No tacy old date jakoś, pod prąd zawsze. No w każdym razie poznaliśmy i katolickie kościoły, czy wspólnoty charyzmatyczne, i protestanckie wspólnoty charyzmatyczne. I po jakimś, od razu nasze detektory powiedziały świrostwo. Nie? Nie miałem wątpliwości, że to jest jakiś szał, nie powiem już czego. No i zaczęliśmy studiować Biblię, no i wyszło bardzo szybko, że mamy rację. Także ten kierunek mieliśmy z głowy jeszcze będąc w katolicyzmie. No ale w pewnym momencie, tu pozdrawiam księdza profesora Jerzynę, dzisiaj już profesora Kulu po przejściach, ksiądz po przejściach, bo za to, co z nami zrobił, czyli że nie przeszkadzał nam w szukaniu prawdy, został zesłany do szpitala ormowców, ubeków i przeróżnego innego, najlepszego sortu PRL-u. Także chłop po przejściach, pozdrawiamy. W każdym razie, kiedy już wiedzieliśmy, że nieprawdą jest, że my tu zmienimy katolicyzm od środka, bo takśmy przez wiele lat, może nie tak wiele, ale wiecie, jak człowiek ma 20 lat, to 3 lata to jest wieczność, nie? No, czyli przez wiele z tamtej perspektywy, dzisiaj to króciuśko bym powiedział, 3 wiosny, coś to jest. Wierzyliśmy, że uda się katolicyzm od środka zmienić, że on ma korzeń zdrowy, tylko później przeróżni, durni ludzie ze względu na to, żeby tam publika nie spadała, nałożyli różnych jasełek migających, stroboskopów i różnych takich innych do tego zdrowego korzenia. Kiedy zaczęliśmy studiować naukę katolicką, dogmaty i tak dalej, właśnie pod okiem księdza profesora Jerzyny, okazało się, że można albo pójść za autorytetem Biblii, albo pójść za autorytetem szamanów. To się nazywa tam biskupów, arcybiskupów, papieży. To się razem, jak się zbiorą, hop do kubki, to wtedy mają ten nos, sobór. Ten już jest tak mądry, jak każdy z nich głupi razem, nie? Suma zer daje zero, także tu nic się nie zmienia. Żadnego objawienia z tego nie będzie. Ja nie mówię, że oni mają iloraz inteligencji zero. Często mają taki einsteinowski, ale zero czego tam jest? Zero objawienia. Bo jest sola scriptura. Objawienie jest tylko w Słowie Bożym. Tu mam akurat w wersji katolickiej, tu jest trochę namieszane, ale to zaraz pokażę. Tu jest tylko objawienie. Plus domieszki, bo to akurat Biblia Tysiąclecia. Ale wracamy do naszego tematu. Kiedyśmy to wiedzieli, no to po takim wstępnym rozpoznaniu, no co zrobić? No jest nas kilkoro, 7, 10, może 15 osób, no co, Kościół będziemy zakładać? To przecież to wariactwo, nie? No, wybierzemy jakiś porządny kościół protestancki i się do niego przyłączymy.
nie? No zielonych mieliśmy z głowy, luteran też, bo wiedzieliśmy, że to jest, wiecie, to jest człowiek, który szedł na Mount Everest, wyszedł z domu i stanął jeszcze prawie, że przy płocie i stoi, nie? No to z nim na Mount Everest się nie dojdzie, nie? Także tyleśmy wiedzieli, no to gdzie? No może baptyści. No to poszliśmy do kościoła baptystów w Lublinie, w kilka osób, no może się do niego przyłączymy, no czego nie, nie? No przyszliśmy. Zapach na początek. Popelina. Czyli stare garnitury, tam gdzie mole się, wiecie. Zapach popeliny. Jaki wiek ludzi? To już od razu wiecie. Ja opisuję. Ja mogę się do wielu rzeczy przekonać. Sami starzy, i to jeszcze w garniturach. No co to człowiekowi młodemu? Ja oczywiście w dżinsach i w koszuli, albo w t-shircie i tak dalej. No bo trzeba młode wino do hipisowskich bukłaków wlewać, a nie do popeliny w starej szafie, nie? Czyli pierwsza to jest ten zapach popeliny, nie? W rządkach zasiedli, tu mają ołtarzyk, na ołtarzu miseczka, na miseczce ładnie złożona, tak jak normalnie. Ministrantem też byłem krótko w czasach studiów, to widziałem, tak się składa takie obrusiki różne, tu krzyżyk, już mnie to. Ja bym tu sam bym długo nie wytrzymał. A przecież nie przyprowadzę tu kogo innego, który przecież szuka w duchu i w prawdzie, a nie chce imitacji katolicyzmu. No później całe to nabożeństwo, wszystko fajnie, wieczerza. No mówię, jakbym nie wiedział, że oni wierzą inaczej niż katolicyzm, no to bym pomyślał, że jestem na mszy. My tak, to my tu nic nie zrobimy z tą Polską. Przyjdziemy do nich, to albo się z nimi pokłócimy zaraz i to będzie, co Jezus opisuje, że i bukłak się zniszczy ten stary, a niech tam sobie chodzi, niech tam jakoś bełty wina, które już tam w ogóle nie buzują, czyli wiecie, całkowicie martwego jeszcze tam mogą se nosić, nie? Jakieś na dnie coś. Niech tam coś będzie dobrego z tego kościółka. Jak my byśmy tam przyszli, jakbyśmy zrobili, to by się wszystko rozpadło. Nie mówię, ja im krzywdy nie będę robił. Niech se dalej tam kręcą te swoje loty. No i wtedy zdecydowałem. Musimy założyć jednak nowy kościół. Bo nie ma. Nie ma bukłaka, do którego można by wlać to młode wino, które się wylewa na ulicach praktycznie. Już mówiłem wcześniej o ruchu azowym. 200-400 tysięcy ludzi słyszało Ewangelię. Niektórzy z nich prawdziwie uwierzyli, bo ich te detektory w duchu i w prawdzie zadziałały. To jest większa prawda niż to. Oczywiście nie wszystko tam było jeszcze ogarnięte, nie? Ale to już była większa prawda w stosunku do tego, co w katolicyzmie. Czyli wiecie, mamy tysiące ludzi w Polsce, którzy chcą iść za Jezusem bez względu na koszty. I nie ma bukłaków. Trzeba zrobić. No tośmy porwali się z motyką na słońce, jak widzicie. Ale kiedy Bóg z nami, to i na słońce można się porwać. Bo słońce to jest tylko kupa materii, tylko że błyszcząca. Jedziemy dalej. Czyli, podsumowując tamte bukłaki, kościoły nie tylko muszą się odróżnić od wszelkich religii, ale muszą odróżniać się tak, by młode pokolenie nie pomyliło ich z popeliną, ze starzyzną, z second handem i tak dalej. Że to jest coś nowego. Nowa idea w każdym pokoleniu musi mieć nowe opakowanie. Treść ma być ta sama, ale opakowanie musi być nowe. Ale jest jeszcze gorszy problem. W każdej religii jest domieszka kultu szatana. Proszę, list do Koryntian. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Wszystkie religie ofiarują te swoje kulty demonom. To nie ja wymyśliłem, to jest apostoł Paweł, czyli objawienie Pisma Świętego. Ale
to nie znaczy, że to są demoniczne religie. Czyli, że to jest kościół demonów. Nie każda religia. W każdej, jak powinien powiedzieć Sobór Watykański II, że w każdej religii jest odrobina kultu demonów. Co powiedział Sobór Watykański II? W każdej religii jest odrobina prawdy. No to teraz szamanów zapraszamy z całego świata. To była... Najpierw coś ustalili, właśnie ta suma zer, czyli sobór, a potem mamy to, co mamy dzisiaj, że przyjedzie Franciszek i powie, że właśnie ci z nożami i z kałachami to jest ciało Chrystusa i wszystko im się należy. Bo to ich. I koniec. To właśnie tak gotowanie żaby wygląda. Tutaj wszystko jest jedno, zazębia się z drugim krok po kroku. Nie? Także w każdej religii uprawia się kult demoniczny, ale nie każda religia jest kościołem szatana. Ale kościół szatana jest. No to do niego dzisiaj jedziemy. Czyli objawienia, dwa rozdziały mamy. A, może jeszcze rozwinięcie, przepraszam, następny slajd poproszę. Zobaczcie, tu jest wezwanie do chrześcijan. Proste wezwanie do chrześcijan. Nie możecie mieć niczego wspólnego z tymi wyznawcami różnych kultów i tak dalej. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie? Proste, jak drut. Nie będę rozwijał tematu, bo temat kluczowy, a już czas mnie goni. To jest kościół diabła. Kościół diabła, to znaczy, gdzie diabeł jest oficjalnie czczony, nie? I gdzie w pełni realizowane są jego cele. No bo tak, jak mówimy, Kościół Jezusa Chrystusa, to jest Kościół, gdzie jest Jezus czczony jako Bóg i który realizuje cele Jezusa na ziemi. Nie? Tak, Kościół Jezusa, tą samą definicję stosujemy do Kościoła szatana. Nie? Czyli w którym czczony jest demon jako najwyższy Bóg i który realizuje na ziemi cele diabła. To musimy znaleźć. Proszę bardzo, przeczytajmy najpierw dwa opisy i na nich będziemy się opierali. Czyli drugi rozdział, kościół w Smyrnie i trzeci rozdział, kościół w Filadelfii. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. I następny kościół. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. To są tylko krótkie fragmenty tych listów. Jeśli ktoś chce cały kontekst sobie zobaczyć, zachęcam do przeczytania wszystkich 7 listów do kościołów w Księdze Apokalipsy. To są pierwsze, drugi i trzeci rozdział Księgi Apokalipsy. Także niedługa to jest lektura, a pomoże wam zrozumieć. Ja na potrzeby już naszego wykładu tylko skróciłem te oba fragmenty tylko do tych miejsc, gdzie pojawia się synagoga szatana. Synagoga, czyli kościół szatana. Nie? Bo będziemy starali się wychwycić cechy kościoła szatana, żeby umieć go rozpoznać. Jakież to ma cechy? No, po pierwsze, jest to instytucja religijna. Synagoga, tu rzeczy to jest już tłumaczenie, chodzi o zbiorowisko, znaczy zwołanie, nie? Takie religijna wspólnota, czyli mająca na celu wychwalanie Boga. Czyli na przykład, powiedzmy, Platforma Obywatelska nie pasuje. Jest organizacja, jest bandycka, no ale nie religijna. Tak samo harcerstwo, nie? Jest organizacja,
jest świetlista, no nie, czyli heroiczna, no ale nie religijna. Boga nie mają na celu czcić. Chociaż każdy tam sobie może wierzyć, czy niekiedy się modli. Nie? Czyli musi to być organizacja religijna, czyli inaczej kościół. Nie? To jest pierwsza cecha. Niektórzy mówią, że to masoneria. Masoneria czci Boga? Masoneria czci raczej człowieka. Nie? Ale zobaczymy. Zobaczymy, no. Jeszcze nie odrzucam, że to jest masoneria, nie? Ten kościół szatana. No bo rzeczywiście mają takie fartuszki, nie? Czyli element liturgiczny, mają jakieś tam wtajemniczenia, trutututu, jakieś kawał drutu, bo też takimi tam szpadziki mają, gdzieś się tam pasują, nie? Różne tam mają ryty, czyli to jest element religii. No ale poczekajmy, zobaczmy następne cechy jeszcze. Czyli organizacja religijna to musi być. Nie? Co jeszcze? Pojawia się w obu tych przykładach, bardzo charakterystyczne dla tej organizacji. Widzicie? Podają się za Żydów. A czy są nimi? Czyli co powiedzieć teraz tym wszystkim katolikom, którzy uważają, że to Żydzi są wszystkiemu winni i to oni rządzą światem? Ząk. Daliście się zrobić w konia. Pozdrawiam baranów. Oni się tylko podają za Żydów, ale w rzeczywistości nimi nie są. Jak inne pisma Apokalipsy nam pokazują, ta synagoga szatana, która się podaje za Żydów, czy w ogóle ogólnie diabeł w swoich celach, ma zawsze zniszczenie narodu żydowskiego. Od początku jego powstania do końca. Niektórzy myślą, że ten opis niewiasty w Księdze Objawienia to jest Maryja właśnie na białym koniu wjechała. To jest właśnie o narodzie żydowskim. To tylko on wypełnia wszystkie cechy tego opisu biblijnego, tej niewiasty. Nie? Ale to jeszcze inny temat. Czyli podają się za Żydów, ale absolutnie nie są Żydami. Nie są Żydami. No dobra, to jest jakiś trop. Kto się podaje za Żydów? Która religia, no bo wiemy, że to ma być religia, i ma się podawać za Żydów? To jest ciekawe pytanie. Tu by można sięgnąć już do wypraw krzyżowych. Co było oficjalnym powodem wypraw krzyżowych? Żeby się świetnie interesy na pielgrzymkach robiło, nie? Do Ziemi Świętej i tak dalej. Ale głębszy powód duchowy był inny. Bo to właśnie Rzym w średniowieczu stwierdził, że to on chce mieć Jerozolimę. A dlaczego chce mieć Jerozolimę? No bo tam oczywiście Jezusa ukrzyżowali i tak dalej. Jeszcze nie domknę tego, bo zaraz pokażę następne rzeczy i wtedy sobie domkniecie to. Czy widzieliście, jak wygląda odświętny strój księdza albo biskupa katolickiego? I weźcie arcykapłana żydowskiego koło siebie. Jak ktoś nie zauważy podobieństwa, no to okulista jest potrzebny. No może przypadek. Może. No dobra. To weźmy typowy kościół katolicki. Jak on jest zbudowany? No dzisiaj, wiecie, w dobie hipisów to różnie, nie? Już nawet minarety budują. Tu w Lublinie mamy taki jeden minaret, się nazywa normalnie tam kościołem. Przyjadą tylko nagłośnienie tam większe wprowadzą, bo to siła rażenia musi być w promieniu tam, nie wiem, 3 kilometrów czy coś, nie? Od takiej wieży i będzie. Nie? Ale co jest w środku? Lud. Później bariera. Później bariera. Kto już za tą barierę może wchodzić?
kapłani i spółka. Czyli ministrant i tak dalej, nie? Czyli miejsce święte. A co jest dalej? Miejsce przenajświętsze. Tabernakulum. A skąd? Znajdźcie coś takiego w Nowym Testamencie. Gdzie to będzie? A będzie żydowski wzór. A jak sobie modę na przykazania zrobicie? No to patrzcie, kto wam dał tak zwane przykazania kościelne? No jest wzór żydowski? Jest. W kościele chrześcijańskim, czy w opisie biblijnym kościołów chrześcijańskich nie ma już ofiar za grzechy. Nie ma ofiary za grzechy. Dlaczego? Bo ofiara za grzechy raz na zawsze została złożona na krzyżu Golgoty. Raz na zawsze. List do Hebrajczyków. Przeczytajcie sobie. 10 rozdział. Jeśli ktoś będzie miał wątpliwości, to na koniec będę miał jeszcze dla niego ogłoszenie. Ale to jest prostym językiem pisane. Tam nie ma tajemnic. Jedną ofiarą raz na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy przez Chrystusa przychodzą do Boga. Koniec, kropka na ten temat. Jak podobno polonistka jakaś mi zwróciła uwagę. Nie mówi się i tyle w temacie, tylko tyle na temat. A ja będę mówił tyle w temacie. Albo w tomacie. A co w katolicyzmie się pojawiło? Ano od na przełomie IX i X wieku zaczęto wymyślać właśnie, że to nie jest tylko pamiątka. Wieczerza Pańska jest pamiątką tego, co Jezus zrobił, pamiątką ofiary Chrystusa, ale jest powtórną ofiarą, która się składa za grzechy. Dzisiaj to się nazywa uobecnieniem ofiary, ale w zamyśle tych oszustów to właśnie oni stworzyli właśnie powtórzenie ofiary Jezusa, że on na głos kapłana: "Ej, Jezus!" jak to w kolędach śpiewamy, schodzi, zamyka się ciaśniutko w tym, nie? I oni, oto baranek Boży, wszyscy, który gładzi grzech świata. Kult boski jest przed opłatkiem w katolicyzmie. Mówiłem o księdzu Józefie Marii Bocheńskim, który przeciwko temu zaprotestował, ale tylko 2 tygodnie przed śmiercią. Krótko, koniec, nikt nie wie. Także to mówiłem tydzień temu, można sobie to odsłuchać. Czyli mamy, tak jak w religii żydowskiej, ofiara za grzech i mamy w katolicyzmie ofiarę za grzech. No, to może Biblię przynajmniej Żydom by zostawili w spokoju. No to mam Biblię katolicką. Jest zakładeczka, jest cytacik. Proszę. Tu możecie sobie obejrzeć. Jedna z ksiąg żydowskich w Biblii katolickiej. I oto wstęp, gdzie Summa Zer, czyli Magisterium Kościoła, zaświadcza. No to czytamy. Księga Syracha, mimo że napisana w oryginale po hebrajsku, nie należała do zbioru żydowskiego kanonu ksiąg świętych. Prawdę piszą. To rzadkie. Chociaż pisma talmudyczne, pamiętacie, co jak wykpiwa zawsze czołowy publicysta Radia Maryja, religię talmudyczną czy systemy talmudyczne? No patrzcie, coś gdzieś znalazłem. Panie Michalkiewicz, proszę walczyć z talmudyzmem w kościele katolickim, bo sami się przyznają. No jedziemy. Chociaż pisma talmudyczne przytaczają ją w podobny sposób jak księgi kanoniczne. Weszła natomiast w wersji greckiej do Septuaginty i stąd przyjęli ją chrześcijanie. Należy ona do grupy ksiąg wtórnokanonicznych,
jej natchnienie i kanoniczność potwierdził Sobór Trydencki. Wbrew wahaniom niektórych ugrupowań chrześcijańskich. No to nawet prawdę jeszcze powiedzieli. Otóż macie, że Kościół rzymskokatolicki na podstawie talmudycznych spekulacji żydowskich stwierdził, że ma prawo zmienić żydowski kanon. Mają rozmach. Mają. Nawet Biblię Żydom chcą zmienić. Czyli są ważniejsi niż arcykapłani żydowscy, bo to oni ustalali kanon Starego Testamentu, kanon Biblii Żydowskiej. A tu kto ustalił? Summa Zer, czyli sobór. Biskupi się tam zbiorą z kochankami. Nie, kochanki zostają na kwaterach. Chociaż niektórzy przebierali swoje kochanki i je przywozili na te Summy Zer, czyli na sobory. Nie? No ale jeszcze pytanie dla was. Kiedy to się stało? Pewnie w II wieku po Chrystusie. No nie, może nie tak. Może w III, IV najdalej. Pytanie dla światłych. W którym roku był Sobór Trydencki? Trwał długo, także trudno podać datę. Ale połowa wieku XVI i to druga bardziej. 1500 lat po Chrystusie. I biskupi rzymskokatoliccy ustalają, że nie to będzie kanonem dla Żydów, tylko to. Czyli przejęli na siebie prerogatywę kapłanów żydowskich. To teraz sobie domknijcie, po co im Jerozolima była? Rzymski katolicyzm to podróbka żydostwa. Tyle w temacie. Podają się za Żydów, a nimi nie są. To jeszcze można długo dowodzić, bo jeszcze parę innych silnych sygnałów jest za tym. Dla narodowców. Pamiętajcie. Kościół rzymskokatolicki i ksiądz Międlar jest w tym interesie. To jest nędzna podróbka religii żydowskiej. Z chrześcijańskiem nie ma nic wspólnego. Co jeszcze jest cechą tej synagogi Żydów? Kościoła żydopodobnego. Kościoła żydopodobnego. Podają się za Żydów, a nimi nie są, a w rzeczywistości są synagogą szatana. Poproszę drugi rozdział, ten pierwszy tekst o tej synagodze. Kolejne cechy. Biało na czarnym u nas, pod prąd. Podają się za Żydów, nimi nie są. Bluźnią Kościołowi Jezusa Chrystusa. To jest ich główny cel na ziemi. Zniechęcać ludzi do wiary w prawdziwego Chrystusa. Zniechęcać ludzi do Ewangelii Jezusa Chrystusa. Trzeba wprowadzić podróbkę tutaj. Nie? Zniechęcać ludzi do prawdziwych kościołów chrześcijańskich. Bo oni chcą opanować rynek. Czyli bluźnią. I zobaczcie, co robią. Wykorzystują argumenty polityczne, czyli więzienie i śmierć. Więzienie i śmierć za wyznawanie prawdy o Chrystusie. Co z historii wam to przypomina? Jak nie inkwizycję? Ale mówiliśmy o tym Soborze Trydenckim.
Muszę już kończyć, dlatego krótko. Lutrowi udało się otworzyć wyłom w monopolu. Konkurencyjny sklep otworzył. Co robili Żydzi, jak się sklep konkurencyjny na ulicy pojawił? To Marian opowiadał ostatnio. No robili, inaczej mówiąc, wszystko, żeby ten sklep upadł. Ci się podają za Żydów, mają dokładnie te same metody. Ale w tym momencie, kiedy Luter otworzył swój mały sklepik, nie wiedzieli, że już jest fejsik. Olali go, inaczej mówiąc. A on wrzucił wszystko na fejsika. I kiedy się zorientowali, było pozamiatane. Ale bluźnią, więzienie, śmierć. Stwierdzili, że nie poddadzą się. Powołali armię szpiegów. Zakon jezuitów. Jaki był cel? Czy jest? Czy się nic nie zmieniło? Zakonu jezuitów. Kto wie? Uczcić Jezusa i Najświętszą Panienkę? To krzyżaków. Jezuitów, cel. Jak? Do czego doprowadzić? Wszystkie państwa, które się oddzieliły od Rzymu, mają wrócić pod panowanie duchowe Rzymu. To jest cel zakonu jezuitów. Wszelka metoda, sztylet, trucizna, intryga, kochanka, wszystko działa. Byle zniszczyć państwa protestanckie. Po to powstał zakon jezuitów. Od razu był to związek zbrodniczy. Uderzyli do królów. Nie? Każdy król dostał spowiednika, jezuitę. I intrygi, i wszystko. Po pewnym czasie katolicy królowie co zrobili? To dziadostwo. Powiedzieli dość tego. I wymogli na jakimś tam papieżyku co? Żeby zrobił kasację. Kasację tego zbrodniczego, gangsterskiego zakonu. Mafię. To była mafia katolicka, można tak powiedzieć. Władcy polityczni zobaczyli, że się nie da. Że to już nie jest walka z protestantami. Oni najpierw pokonają protestantów w państwach, a potem co? A potem będzie tak, jak z cesarzami niemieckimi, co ciągle był konflikt, nie? Kto wygra? Potem wszystkich nas do rzymskiego rydwanu zaprzęgną. No to się królowie skrzyknęli. Papież był jakiś taki może albo słabowity, albo mądrzejszy. I mówi, dobra, rozganiamy to towarzystwo, bo to nie ma żadnych duchowych celów. A teraz pytanie, bo zawsze obiecuję wam, że usłyszycie tu rzeczy, o których nie macie zielonego pojęcia. Świat zachodni pozbył się jezuitów. A są? No to jak? Gdzie przetrwali? Wiecie? U ruskiej carycy. Przetrwali na wschodzie. To właśnie rosyjscy carowie objęli swoją jurysdykcją zakony jezuickie. Oni tam posypali głowę tam popiołem, że już się polityką nie będą zajmować. I tam dalej. I po pewnym czasie cofnięto kasację i znowu się mafia rozlała. Tylko teraz musieli już bardzo uważać. I do dziś uważają. Nie za bardzo, bo takiego wiecie, kogo se tam wybrali na papieża. On już tak otwartym tekstem bluźni Bogu, że to naprawdę trzeba... No dobra, kim tam trzeba, to już nie będę mówił, być, żeby tego nie zauważyć. Czyli mamy jezuitów, czyli organizację specjalnie powołaną przez Kościół rzymskokatolicki do wszelkimi metodami, podkreślam, wszelkimi najbardziej zbrodniczymi metodami
podporządkować cały świat polityce Watykanu poprzez zniszczenie protestantyzmu. Cel, jak wiecie, się nie udał, bo przepłynęliśmy ocean. My flower. Majowy kwiat. Zobaczcie, piękna nazwa. Jesteśmy w maju. Kwiaty powoli przekwitają, ale jeszcze, znaczy drzewa przekwitają, ale kwiatów jeszcze mamy dostatek. Majowy kwiatuszek przeskoczył ocean, a jezuici nie nadążyli, bo zawładnęli Ameryką, ale inną, jak wiecie. I tu się już nie udało. I Kościół chrześcijański się ostał. Ale to inna historia. My do synagogi szatana wracamy. Czyli mamy Biblię Żydów, mamy żydowski cel, bo co było żydowskim celem, jeśli chodzi o budowę państwa? Państwo teokratyczne. Państwo teokratyczne. Nie ma żadnej wolności. Jest państwo, religia, znaczy władza państwowa i władza religijna zlewają się w jeden organizm. To jest budowa państwa żydowskiego. Jeśli to jest prawdziwy Bóg, tak jak było za czasów Mojżesza i niektórych proroków, kiedy Izrael słuchał Boga, to było jeszcze dobrze. Ale jeśli nazbierali sobie fałszywych bogów, a to było normą w Izraelu i mieli ten system, no to już było niedobrze. Nie? Czyli mamy Kościół rzymskokatolicki, który dodaje, ma atrybuty żydowskie, władzy żydowskiej, bo dodaje im do kanonu księgi. Nie? Mamy Kościół rzymskokatolicki, którego celem, bo powołał do tego mafię, jest zdobycie władzy nad światem. Czy mu się to uda, czy mu się to nie uda, tego jeszcze nie rozstrzygam. W przypadku jezuitów się nie udało i przyjęli jurysdykcję nad sobą najgorszego z władców tego świata szeroko pojmowanego chrześcijańskiego, czyli cara Rosji. Nie? Możemy domniemywać, że KGB, podobnie jak carska ochrona, nie próżnowało, przyjmując opiekę nad zakonem jezuitów. Byliby głupi, a nie są, gdyby stracili tę okazję. Ale to już dalej. I kolejna rzecz, która również dokonała się w tym czasie, czyli na Soborze Trydenckim. Poproszę dekret o usprawiedliwieniu, kanon 12. Kanon 12, dekret o usprawiedliwieniu, Sobór Trydencki. Jeśli ktoś twierdzi, że wiarą usprawiedliwiającą jest tylko ufnością w miłosierdzie Boga, który odpuszcza grzechy ze względu na Chrystusa, albo że ta ufność jest jedynym źródłem usprawiedliwienia, niech będzie wyłączony. Tak. Ktokolwiek. Jeśli ktoś. Ktokolwiek. Ty, ja, my. Społeczeństwo. Twierdzi, że jedyną podstawą odpuszczenia grzechów jest wiara w Chrystusa. Jedyną. Nie jedną z kilku, tylko jedyną jest wiara w Chrystusa. Niech będzie wyłączony. A co to znaczyło w tamtym czasie wyłączenie kogoś z Kościoła? Slajd z drugim rozdziałem Księgi Apokalipsy. Oznaczało więzienie, oznaczało śmierć, jeśli nie chciałeś się tego wyrzec. Nie? I teraz oczywiście, proszę następny tekst. Kościół szatana jest w stałym zwarciu z Kościołem Jezusa Chrystusa. Jest w stałym zwarciu z Kościołem Jezusa Chrystusa. Mógłbym jeszcze dużo mówić, że jest potężniejszy, że ma wielkie siły, możliwości i tak dalej, bo Kościół Chrystusa ma właśnie małe te możliwości i tak dalej, i tak dalej. I to zwarcie osiągnie kulminację przed powtórnym przyjściem Jezusa na ziemię.
przed powtórnym przyjściem Jezusa na ziemię. Czyli teraz z pewnością jesteśmy bliżej tego momentu niż wtedy, kiedy to zostało 2000 lat temu napisane. Dlatego też domniemujemy, że konflikt jest coraz większy, że synagoga szatana, czyli kościół szatana, coraz bardziej będzie pokazywał swoje prawdziwe oblicze. Podsumowując, co jest synagogą szatana? Kościół rzymskokatolicki, ale po Soborze Trydenckim, wcześniej to był kościół, gdzie walczyły ze sobą przeróżne koncepcje. I to nawet autorzy przypisów i komentarzy do Biblii Tysiąclecia mówią, że uznanie tych ksiąg z tradycji żydowskiej za natchnione nie odbyło się jednomyślnie. Wiele wspólnot chrześcijańskich tamtego czasu w ramach kościoła rzymskokatolickiego powiedziało nie, nie zgadzamy się na to. Czyli chcę pokazać, że do tego czasu kościół katolicki był jeszcze kościołem Chrystusa. Najlepiej pasuje ten opis kościoła w Tiatyrze. Będziesz rządził poganami, laską żelazną, ale masz już u siebie kobietę, która zwodzi. Kobietę, która zwodzi. Przeczytajcie sobie, to też jest w Biblii. Masz u siebie kobietę, która zwodzi. I o objawieniach chrzani wam tam. W jakichś głębinach duchowych. Coś to za kobieta. Nikt nie wie. Ale od czasu Soboru Trydenckiego Kościół katolicki w sposób, proszę, dekret o usprawiedliwieniu, w sposób oficjalny, nieomylny i nieodwołalny, bo on tak określa swoją naukę. To suma zer, jak się zbierze, to mówią nieomylnie i nieodwołalnie ustalają prawdy Boże. Nie wiem, czy katolicy wiedzieliście o tym, że zbierze się suma ludzi, z których każdy jest grzeszny i omylny, i jak razem coś ustalą, tak jak w naszym Sejmie, nie przymierzając, to to jest nieomylne, objawione i niezmienne. Ha! Znak Kozakiewicza. Także w tym momencie Kościół katolicki, czyli rzymski dzisiaj, przekreślił fundament Kościoła Chrystusa. Bo co jest fundamentem Kościoła Jezusa Chrystusa? Tyś jest Mesjasz, czyli ten, który zbawi lud swój. Tylko ty to zrobisz. To ty, wyjątkowy, jedyny, niepowtarzalny. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Kościół rzymskokatolicki na Soborze Trydenckim wyrzekł się tej prawdy. Wyrzekł się Chrystusa. Co dzisiaj widać, jak papież Franciszek, jezuita, który obściskuje się z kagiebistą na neutralnej kubańskiej ziemi. Zobaczcie, widę Katarzyna, jezuici, nic się nie zmienia, historia trwa. Mówi, że wszystkie religie są dobre, a on jest takim arcytatusiem, który wszystkich przygarnie. Do widzenia. Coś zaśpiewamy? Zanimy?
Musimy już niestety kończyć. Człowiek nie jest doskonały. Apostoł Paweł kiedyś o tym zapomniał i przedłużył swoje kazanie do późnej w nocy, do późnej nocy. I co się stało? O jeden zasnął, akurat siedział na oknie, bo tam wielu spało. Ale jak siedzą na krzesłach, nie ma problemu. A on siedział na oknie. No i jak zasnął, no to spadł. Dzieje apostolskie, przeczytajcie sobie, znajdziecie, co się stało dalej. W każdym razie apostoł Paweł też miał tendencję do przedłużania. Ja jestem jego imiennikiem. To... Nie, nie, to żarty. Staram się trzymać, choć no, dzisiaj nie udało się. Mam kilka ogłoszeń, dokładnie dwa. Za tydzień będzie lajcik. Dzisiaj uprzedzałem, że wyskoczycie z kapci. Także ci z was, którzy nie byli przygotowani, wiedzcie, że powiedziałem, przełączcie kanał. Nie oglądajcie tych rzeczy, bo nie jesteście na to gotowi. Nie? Za tydzień będzie lajcik, czyli takie spotkanie ewangelizacyjne, powiedzmy, naszego kościoła pod tytułem Gra o tron. Nie? Zaproście znajomych w związku z tym na transmisję takich właśnie, którzy nie szukają jeszcze mięsa, tylko mleczka. Nie? Bo dzisiaj było mięso, bo kościół dla dojrzałych chrześcijan musi serwować mięso. Bo inaczej kto by tego słuchał. Nie? Także do nas zawsze ostrzegamy. Nie słuchaj, nie wchodź, jeśli jeszcze nie jesteś gotowy. Nie? Czyli za tydzień będzie lajcik, gra o tron, spotkanie ewangelizacyjne. Nie? Drugie ogłoszenie. Mamy problem w Polsce. No bo jak wiecie, za dużo takich kościołów jak nasz nie ma. Nawet bardzo nie za dużo. No a ludzi jest 40 milionów. Znaczy oczywiście już nie 40, bo część wyjechała. Ale... Niech będzie tam ze 20 dorosłych, nie? Bo my też do dorosłych się z naszym przesłaniem kierujemy, nie do dzieci. Co zrobić z tym fantem? No właśnie robimy to, że cały czas tu są kamery. Ja dzisiaj mam już taki mikrofon, kiedyś miałem tu taki większy, jest miniaturyzacja. Następny raz będę miał już kolczyk w nosie z mikrofonem, baterią i anteny w uszach chyba. Ale to zobaczymy, na razie jakoś testujemy ten interes, który widać, to jest jedna z form pomocy dla was. W sposób przyspieszony. Oczywiście najlepiej, żeby w każdej wiosce, oprócz strzelnicy, był kościół chrześcijański, prawdziwy, kościół Jezusa Chrystusa. Nie? Ale wiemy, że to jeszcze tego nie ma i pewnie długo nie będzie. Oby Bóg dał, żeby jutro były. Niech będzie, nie mam nic przeciwko temu. Ale jestem człowiekiem mocno stąpającym po ziemi i widzę, jak Bóg działa, że Bóg często działa stopniowo. Żeby wydarzył się cud, to muszą być lata przygotowań. I o tym już trochę, o motyce na słońce, już wcześniej mówiłem, to było przecież 30 lat temu. I nas nie jest dużo więcej niż 30 parę osób. Nie? Także zadanie jest trudne. Przeorać zabobon polski, ale staramy się różne rzeczy robić.
oprócz tych spotkań niedzielnych, które mówię są główną naszą ofertą dla was, żebyście mogli doświadczyć przynajmniej, obejrzeć, posłuchać Kościoła chrześcijańskiego. Mamy jeszcze warsztaty biblijne, gdzie można zadawać pytania i jakieś takie bardziej dyskusyjna forma jest tego spotkania. Niekiedy to robimy też na naszej, ale wybaczcie, dzisiaj już czas, jesteśmy na spóźnieni, nie będę czytał waszych wypowiedzi. Zrobiliśmy też studium Biblii w małych grupach dla tych, którzy chcą dalej podążać za Jezusem i mają pytania i chcieliby w takiej grupie już wierzących ludzi to robić. Także kto z was chce, niech pisze na nasz adres. Będziemy knp@knp.lublin.pl. Będziemy kolejną grupę, czy jeszcze jedną, czy następną dla was robić. Ale od tego tygodnia chcemy zrobić jeszcze coś nowego. Taki dyżur dla poszukujących, że każdego dnia o 21:00 przez około pół godziny na Skype'ie, jutro zobaczcie na naszym Facebooku, będzie i stronie internetowej będą podane sposób, pod jakim adresem należy się nas szukać na tym Skype'ie. Codziennie, w każdy dzień tygodnia, także w sobotę i w niedzielę, będziemy starali się, żeby ktoś dyżurował, ktoś z nas i byście mogli porozmawiać. Ci z was, którzy mają pytania, którzy jeszcze nie wiedzą, którzy dopiero pierwszy raz trafili na nasz kanał i tu są zaszokowani tym, nie wiedzą o co chodzi. Dlatego ci z was, którzy mają, wiecie, jesteście wierzący i macie pytania, nie blokujcie linii, bo to jest właśnie dla poszukujących. A ci inni to mogą pisać, mogą zadawać pytania na właśnie warsztatach biblijnych i tak dalej. Także startujemy z takim projektem na Skype'ie. Każdy z was, mam nadzieję, że damy radę. Jak nie, no to będziemy liczyć, że Bóg doda nowych pracowników, no bo właśnie od tego tekstu, tej historii z Samarytanką zacząłem i ogarniemy to Boże żniwo, które w Polsce się pojawia. Oczywiście też zapraszam was na zjazd, wtedy będzie można osobiście nas poznać, porozmawiać, też przy ognisku, gdzieś może krótką wycieczkę w góry zrobimy, bo to będzie w Beskidzie Sądeckim 17-19 czerwca. A jutro już zapraszam na 12:45, nasze wiadomości, potem oczywiście komentujemy zdarzenia polityczne, ale z tego co mówiłem, widać, że polityka i religia, szczególnie szatańska, będą się coraz bardziej przytulały. Dlatego i z Marianem ciągle mówimy o jakichś duchowych sprawach. Oczywiście przypomnę, kto jeszcze nie kupił sobie, można albo u nas zamówić, albo w najbliższym Empiku czy kiosku ruchu szukać naszego miesięcznika Idź Pod Prąd. Różne ciekawe teksty duchowe. Jest to chyba jedyne pismo chrześcijańskie, które tak dużo poświęca uwagi sprawom pochodzenia świata i człowieka, czyli kreacjonizmu. Także tu zawsze znajdziecie ciekawe materiały. Odkładam i na dzisiaj już was żegnam. Cieszę się, że byliście z nami. Jeśli jesteście wzburzeni, no to módlcie się, żeby prawdziwy Bóg, który jest duchem, a nie obrazem, nie figurą, nie wafelkiem, pokazał wam, w którą stronę macie iść. On jest potężnym Bogiem. Każdy, kto się do Niego szczerze zwróci, wyskoczy z kapci. Do zobaczenia.